To możemy zacząć. Witam serdecznie Państwa na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Laboratorium im. Richarda Pipesa, działającym w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wyjątkowo, nie tak jak w ogłoszeniu, poprowadzę to spotkanie ja, Wojciech Łysek. A dzisiejsze spotkanie, dyskusja dotyczyć będzie najnowszej książki doktora Mariusza Zajączkowskiego pod tytułem Wierzchowiny 1945. Fakty, mity, współczesne dyskusje historyczne i spory interpretacyjne, sprawstwo zbrodni i narodowe siły zbrojne. Witam szczególnie autora książki, doktora Mariusza Zajączkowskiego, który jest pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN, dokładnie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej. W swoich badaniach pan doktor podejmuje tematykę relacji polsko-ukraińskich w latach 1939-1947. Jest autorem licznych prac poświęconych wspomnianej tematyce, w tym monografii Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944. Książka ta została wyróżniona nagrodą imienia profesora Tomasza Strzembosza. Prócz autora są z nami także trzej dyskutanci, profesorowie, a są to w kolejności alfabetycznej profesor Igor Hałagida, historyk z Uniwersytetu Gdańskiego, którego badania dotyczą relacji polsko-ukraińskich w XX wieku, ale także dziejów kościoła grecko-katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Pan profesor również w tej tematyce popełnił wiele prac, chociażby monografii między Moskwą, Warszawą i Watykanem, dzieje kościoła grecko-katolickiego w Polsce w latach 1944-1970. Ostatnia książka profesora Hałagidy dotyczyła ukraińskich ofiar Chełmszczyzny i południowego Podlasia w latach 1939-1944. Jest z nami także profesor Jan Pisuliński, historyk związany z Uniwersytetem Rzeszowskim, od 2012 roku kierownik Zakładu Historii Najnowszej w Instytucie Historii, uczestnik prac Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków i Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921. Pan profesor był stypendystą Fundacji Landskoronskich, pełni też od 2016 roku funkcję wiceprezesa oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Rzeszów. Rok temu została opublikowana jego monografia pod tytułem Akcja Specjalna Wisła. Ostatnim, choć nie mniej ważnym uczestnikiem dyskusji jest pan profesor Mariusz Mazur z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, absolwent politologii, historii. Pan profesor specjalizuje się w tematyce polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Jest autorem nagradzanych monografii i artykułów, w tym m.in. książki o człowieku tendencyjnym, obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej. Pozycja ta została wyróżniona pierwszą nagrodą nagrodą książki historycznej Clio. A w 2019 roku ukazała się inna książka pana profesora, również wyróżniona tym razem nagrodą historyczną miasta Warszawy, książka pod tytułem Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy. To tak pokrótce przedstawiłem naszych panelistów. Tu, jak widzą państwo, zacni goście. Dziś układ spotkania będzie taki, że najpierw głos zabierze autor, pan doktor Zajączkowski, który przedstawi nam kluczowe zagadnienia poruszone w książce. Następnie wypowiedzą się po kilkanaście minut kolejni dyskutanci. W części trzeciej zaś przejdziemy do pytań, aczkolwiek prosiłbym państwa, by pytania umieszczać na czasie, ponieważ dzisiaj musimy wyjątkowo zachować dyscyplinę czasową. Po naszym spotkaniu bezpośrednio niemal zaczyna się kolejne. Więc nie przedłużając, proszę o zabranie głosu doktora Mariusza Zajączkowskiego, a państwu życzę interesującego spotkania. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie i możliwość przedstawienia pokrótce głównych założeń książki Wierzchowiny 1945. Książki, która jest, mógłbym tak powiedzieć, zwieńczeniem moich badań, które były prowadzone z przerwami od kilkunastu lat, począwszy od tekstu Spór o Wierzchowiny z 2006 roku, potem w rozprawie doktorskiej poświęciłem też nieco miejsca 10 lat później tej problematyce, a w tej książce podsumowałem swoją wiedzę na ten temat i uzupełniłem o dodatkowy materiał źródłowy, jak również pokusiłem się o
nie tylko o rekonstrukcję procesu decyzyjnego dotyczącego działalności Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie, który doprowadził 6 czerwca 1945 roku do największej zbrodni NSZ po 1944 roku, nie tylko na Lubelszczyźnie, ale na ziemiach polskich, na ludności ukraińskiej, ale również rekonstrukcji samego przebiegu tej zbrodni i jej następstw. A część trzecią poświęciłem próbie dekonstrukcji mitów, które narosły wokół tych wydarzeń po roku 1989 i są podnoszone do dnia dzisiejszego, jak również w nieco miejsca chciałem w książce zawrzeć na temat polityki historycznej czy narracji propagandowej środowisk apologetów Narodowych Sił Zbrojnych w odniesieniu do tych wydarzeń. Co się stało 6 czerwca 1945 roku we wsi Wierzchowiny, położonej w powiecie krasnostawskim na Lubelszczyźnie? Około południa tego dnia do wsi zamieszkałej w przewadze przez ludność ukraińską wyznania prawosławnego, ale też grupę badaczy Pisma Świętego i nielicznych miejscowych Polaków, jak również przebywających we dworze przesiedleńców z Wołynia narodowości polskiej, oczekujących na gospodarstwa po sukcesywnie przesiedlanych Ukraińcach w ramach wymiany ludności z 1944 roku między PKWN-em a władzami w Kijowie. Wkracza około 300-osobowe zgrupowanie, no właśnie, zgrupowanie czyje? Ludzi w mundurach Wojska Polskiego, ale w świetle dokumentów Narodowych Sił Zbrojnych, zarówno raportów dotyczących tego wydarzenia, wiemy, że było to zgrupowanie pogotowia akcji specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych dowodzonych przez kapitana Mieczysława Pazderskiego Szarego, złożone z oddziałów Sokoła, Szarego, Zemsty, Romana i Jacka. Zgrupowanie, które powstało wiosną 1945 roku i podlegało dowództwu Okręgu Lubelskiego NSZ, jak również stworzonej w lutym 1945 roku Komendzie Ziem Wschodnich. Komendzie Ziem Wschodnich, ciału politycznemu i ciału wojskowemu, bo oprócz Komendy Ziem Wschodnich był tymczasowy Narodowy Komitet Polityczny Ziem Wschodnich. Tworzyli w zasadzie ci sami ludzie z uwagi na braki kadrowe, obsadzali stanowiska i w Komendzie Ziem Wschodnich, i w Komendzie Okręgu Lubin, i w tymczasowym Komitecie Narodowym Ziem Wschodnich. Więc ciała polityczne i wojskowe, które decydowały o tym, jak wygląda działalność podziemia NSZ-owskiego na Lubelszczyźnie w roku 1945. Racza przebywa we wsi kilka godzin. W rezultacie pobytu tego oddziału dochodzi do zbrodni. Wieś zostaje otoczona szczelnym kordonem, a ludność tej wsi w większości wymordowana. Ludność tylko i wyłącznie pochodzenia ukraińskiego. Według dokumentów Narodowych Sił Zbrojnych zginęło wówczas 194 osoby, w większości kobiety i dzieci. Z tego co pamiętam, nie mniej niż 78 kobiet i nie mniej niż 44 dzieci było ofiarą akcji partyzantów NSZ. 6 czerwca 1945 roku nie był wydarzeniem według mnie przypadkowym. Był zwieńczeniem pewnego procesu, który nastąpił już w pierwszych miesiącach 1945 roku wraz z powstaniem Komendy Ziem Wschodnich i też wspomnianego przeze mnie tymczasowego Komitetu Politycznego Ziem Wschodnich, który miał, rościł sobie pretensje do braku kontaktu z Komendą Główną NSZ z uwagi na przebieg linii frontu i działania wojenne, które jeszcze obejmowały ziemie polskie. Rościł sobie pretensje do spróbowania i podporządkowania sobie wszystkich oddziałów i zgrupowań partyzanckich na terenach wschodniej Polski. Przede wszystkim na Lubelszczyźnie, Rzeszowszczyźnie prawdopodobnie też były aspiracje, żeby objąć swoją działalnością białostockie. W zasadzie od przełomu lutego i marca na Lubelszczyźnie i na Rzeszowszczyźnie odnotowywane były wystąpienia, wrogie wystąpienia przeciwko ludności ukraińskiej, które były synchronizowane w czasie i przestrzeni. One obejmowały obszar powiatu chełmskiego, chrubieszowskiego, jarosławskiego. W mniejszym stopniu miały one miejsce na terenie powiatu krasnostawskiego i lubartowskiego. Warto w tym miejscu
przedstawić pewien kontekst historyczny, bowiem koniec okupacji niemieckiej i pierwsze miesiące władzy ludowej to był okres, w którym miał miejsce, nastąpiło apogeum konfliktu polsko-ukraińskiego z okresu okupacji niemieckiej. To jest wiosna 1944 roku, ale ten konflikt tkwił się jeszcze w pierwszych miesiącach 1945. W maju 1945 roku podziemie bałkowskie nawiązało rozmowy i doprowadziło do porozumienia z podziemiem banderowskim, którego celem było zaniechanie drogi wystąpień przeciwko ludności z jednej i z drugiej strony i podjęcie współpracy wojskowej, politycznej i propagandowej. To porozumienie podpisano 21 maja 1945 roku. Objęło ono teren Lubaczowskiego, Zamojszczyzny i teren powiatu chełmskiego. Tego porozumienia nie uznawały organizacje wywodzące się z podziemia nacjonalistycznego, Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe na Rzeszowszczyźnie. Stały na stanowisku dalszej nieprzejednanej walki przeciwko Ukraińcom, gdyż w świetle swojej ideologii powojenna Polska miała być państwem homogenicznym narodowo, w którym nie było miejsca dla mniejszości narodowych, nie tylko Ukraińców, ale też Żydów, Niemców czy Białorusinów. Z tego też względu wydarzenia, które miały miejsce w 1945 roku na wschodniej Lubelszczyźnie z udziałem Narodowych Sił Zbrojnych, szły jakby, były w kontrze do inicjatyw i działań podejmowanych przez inny odłam polskiego podziemia niepodległościowego, wywodzący się z nurtu AK, czyli Delegatury Sił Zbrojnych na kraj. I mam wrażenie, że nawet jestem przekonany, że działania, do których doszło i akcja w Wierzchowinach nie była spowodowana jakąś samowolą poszczególnych dowódców polowych Narodowych Sił Zbrojnych, lecz wpisywała się w proces decyzyjny, który zakładał przeprowadzenie szerszej akcji pod kryptonimem Zabugiem. W ramach tej akcji zamierzano najprawdopodobniej zmusić poprzez częściowe, przez napady na wsie zamieszkane przez ludność ukraińską i też częściowe zabijanie chłopów ukraińskich, zmusić ich do wyjazdu na wschód, za Bug, żeby oczyścić teren z ludności ukraińskiej. Według mnie te działania były również obliczone na zaognienie konfliktu polsko-ukraińskiego, gdyż według wytycznych Komendy Ziem Wschodnich również zamierzano skierować swoje oddziały po akcji w Wierzchowinach na tereny południowe powiatu chrubieszowskiego, gdzie objęte porozumieniem polsko-ukraińskim, gdzie również była silna partyzantka ukraińska, Ukraińska Powstańcza Armia. Kiedy oddziały by tam dotarły i zamierzałyby robić to samo, co w Wierzchowinach, według mojej oceny mogłoby to rozpalić konflikt do tego stopnia, może nieporównywalnie, ale na pewno wznowić sytuację podobną do tej, która miała miejsce w ostatnich miesiącach okupacji niemieckiej, a na Lubelszczyźnie, południowo-wschodniej Lubelszczyźnie dochodziło wówczas do najbardziej krwawego w granicach obecnej Polski konfliktu polsko-ukraińskiego, który pociągnął za sobą szereg ofiar, przede wszystkim wśród ludności cywilnej, po kilka tysięcy osób po jednej i drugiej stronie. Zbrodnia w Wierzchowinach z 1945 roku już kilka dni później stała się głośna z uwagi na wykorzystanie tego faktu przez propagandę komunistyczną i ukazanie się w prasie lokalnej, w Sztandarze Ludu, ale też w prasie ogólnopolskiej, pierwszych informacji o tym wydarzeniu i napiętnowaniu Narodowych Sił Zbrojnych i ukazaniu NSZ-u jako przez polskich komunistów jako najczarniejszego odłamu polskiej reakcji. Konsekwencją tej zbrodni w późniejszym okresie był również pierwszy proces polityczny w Polsce Ludowej, określany procesem wierzchowińskim, bądź procesem 23 członków Narodowych Sił Zbrojnych, bądź nawet procesem Narodowych Sił Zbrojnych, który był relacjonowany zarówno w mediach, znaczy w radio i w prasie komunistycznej, w zasadzie dzień po dniu. Przed sądem stanęli ludzie, którzy według mnie i według dokumentów
Narodowych Sił Zbrojnych, odpowiadali za proces decyzyjny, jak również pojedyncze osoby, które bezpośrednio brały udział w akcji na Wierzchowiny. Kampania propagandowa z 1945 roku i ta późniejsza w okresie procesu wierzchowińskiego z lutego i marca 1946 ugruntowała w PRL-u obraz Narodowych Sił Zbrojnych i narracji, którą po 1989 historycy związani ze środowiskiem kombatanckim NSZ próbowali odwrócić, mówiąc, że to, co się wydarzyło w Wierzchowinach 1945 roku, było prowokacją komunistyczną. W trzeciej części książki, której próbuję przedstawić mity wokół tej zbrodni, próbuję je dekonstruować, pierwszym takim punktem odniesienia była narracja profesor Turlejskiej, która pod koniec lat 80., bazując na prasie komunistycznej i bazując przede wszystkim na tym, co było dostępne w ówczesnej literaturze z okresu PRL, przedstawiła hipotezę mówiącą o tym, że proces polityczny, który dotyczył Wierzchowin, skłania ją do przekonania, że cała ta akcja była dziełem komunistów, której celem było wprowadzenie NSZ i zrzucenie winy na NSZ za tę zbrodnię i tym samym napiętnowanie jako najbardziej radykalnego odłamu polskiego podziemia antykomunistycznego. Na początku lat 90., co ciekawe, tę tezę podniosły środowiska zbliżone do środowisk kombatanckich Narodowych Sił Zbrojnych, rozwijając ją dosyć twórczo w następnych dekadach. I pojawiały się takie hipotezy, że to nie Narodowe Siły Zbrojne dokonały tego mordu, lecz jakaś grupa prowokacyjna złożona z pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, że być może to żołnierze NKWD, którzy brali udział w obławie na zgrupowanie Szarego, które zostało rozbite kilka dni później po Wierzchowinach w miejscowości Huta. Być może to były jakieś inne oddziały polskiego podziemia niepodległościowego, właśnie tego nurtu poakowskiego, które razem z NSZ miały wziąć udział w tej akcji, bądź przybyły tam tuż po jej zakończeniu. Być może to byli okoliczni chłopi, którzy wyrównywali rachunki z przeszłości. W każdym razie według narracji apologetów Narodowych Sił Zbrojnych była zgoda co do tego, że Narodowe Siły Zbrojne, zgrupowanie Szarego weszło do wsi, wykonało wyroki na kilkunastu komunistach i z tej miejscowości wyszło. Co się stało później, tak dokładnie nie wiadomo. Wiadomo tylko tyle, że to nie były Narodowe Siły Zbrojne, tylko wszyscy inni aktorzy. Niemniej w świetle dostępnego materiału źródłowego, nie tylko polskiego, nie tylko sowieckiego, ale także podziemia ukraińskiego, wiele wskazuje, nie ma najmniejszego dowodu na to, żeby za tę akcję w Wierzchowinach odpowiadał ktoś inny niż Narodowe Siły Zbrojne. W dokumentach NSZ-u, w raportach, które zostały sporządzone kilka dni po tej akcji, czy kilkanaście dni po tej akcji, nie ma najmniejszej wzmianki o tym, żeby oprócz zgrupowania NSZ ktoś inny brał udział w akcji na Wierzchowiny. Podawane są to liczby od 194 do nawet 400 ofiar tej akcji. W organach prasowych Narodowych Sił Zbrojnych w czerwcu, pod koniec czerwca 1945 roku ukazał się artykuł, w którym Narodowe Siły Zbrojne przyznawały się do tej zbrodni i zapowiadały jeszcze nie jedną taką akcję, której efektem będzie rezultat taki jak w Wierzchowinach, czyli oczyszczenie, mówiąc w cudzysłowie, z terenów Polski, z mniejszości ukraińskiej. Co ciekawe, odwoływano się w tej narracji do tego, że działania NSZ były związane z wydarzeniami z lat 43-44 i były swoistą reakcją, swoistym odwetem Narodowych Sił Zbrojnych wobec Ukraińców za to, co się stało za Bugiem, czyli za zbrodnię wołyńską, zbrodnię galicyjską. Problem polega na tym, że mieszkańcy Wierzchowin, którzy mieli odpowiedzieć za tę zbrodnię, byli jednocześnie postrzegani jako rzekomi sympatycy banderowców,
sugerowano nawet, że działała tam ukraińska powstańcza armia, a jednocześnie określono ich jako ludność skomunizowaną i lojalną wobec nowej władzy komunistycznej, władzy ludowej. W świetle dokumentów podziemia ukraińskiego wiemy, że nigdy w Wierzchowinach nie działała ukraińska powstańcza armia, a jakieś wątłe struktury ONU ograniczały się jedynie do działalności propagandowej, względnie do tworzenia jakichś drobnych samoobron w okolicy i samych Wierzchowinach. Ale to był rok 1944, ostatni miesiąc okupacji niemieckiej, a nie czerwiec 1945. Dokument SN-u, który również został wydany w periodyku Walka, czyli czołowym organie prasowym Stronnictwa Narodowego, podkreśla, że za Wierzchowiny odpowiadają tylko i wyłącznie Narodowe Siły Zbrojne i wyjaśnia, dlaczego do Wierzchowin doszło. W tym dokumencie nie znajdziemy informacji, że był to odwet za Wołyń, aczkolwiek do Wołynia się odnoszono, mówiąc, że ta zbrodnia w Wierzchowinach, aczkolwiek dotknęła osoby często niewinne, osoby pochodzące z rodzin potencjalnych winowajców, którzy byli postrzegani jako komuniści bądź banderowcy, nie była tak okrutna jak te zbrodnie na Wołyniu. Niemniej podkreślano, że Ukraińcy w Wierzchowinach zginęli tylko dlatego, że nie chcieli wyjechać z Polski, że wbrew temu zaczęli się zbroić i pomagał im w tym aparat bezpieczeństwa polski czy sowiecki i w związku z tym musieli za to zapłacić. Na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej zabito dużą część, większość mieszkańców narodowości ukraińskiej. Zbrodnia wierzchowińska to również zbrodnia w Przysiółku, będącym częścią Wierzchowin, czyli Wesołówce Wierzchowińskiej, o której dotychczas w publikacjach związanych ze środowiskiem apologetów nie mówi się w ogóle. Dlatego warto też pamiętać, że to nie jest tylko wieś Wierzchowina, ale również Przysiółek Wesołówka. Ogólna liczba ofiar to jest około 200 osób. Jeżeli chodzi o bezpośrednie sprawstwo, nie wiem, na ile mi się to udało zrobić przekonująco, ale wydaje mi się, że w książce po raz pierwszy postarałem się wskazać personalnie odpowiedzialnych za tę zbrodnię. Według mnie osobą, która w dużej mierze jest decydentem i rozkazodawcą, jest Jan Morawiec-Henryk. To był człowiek nie tylko wysokiej rangi oficer Komendy Ziem Wschodnich, ale również członek pionu politycznego tymczasowego Narodowego Komitetu Politycznego Ziem Wschodnich. Człowiek, który od kwietnia 1945 roku był jednocześnie szefem pogotowia akcji specjalnej w Komendzie Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Przeciwko niemu świadczą zeznania jego kompanów, jego nie tyle podkomendnych, co oficerów z Komendy Ziem Wschodnich, chociażby Władysława Żwirka Wysokiego czy Zenona, czy Wolanina Zenona. Oni potwierdzają w czasie procesu wierzchowińskiego, że rozkazy do akcji na Wierzchowiny wydał właśnie Henryk. Oczywiście narracja w czasie procesu była podważana przez apologetów, że zeznania były wymuszone w śledztwie, że zeznania były nieprawdziwe, że często to jest manipulacja władz komunistycznych. Niemniej, mimo to, że nie dysponujemy rozkazem bezpośrednim w treści do przeprowadzenia akcji za Bugiem, ani do dokonania zbrodni w Wierzchowinach, tylko mamy materiał poszlakowy. Dokumenty niższego szczebla i raporty niższego szczebla Narodowych Sił Zbrojnych potwierdzają, że takie działania miały miejsce. I raporty odwołujące się do tej akcji wskazują jednoznacznie, kto był jej uczestnikiem, kto dokonał tej zbrodni, jaki był jej efekt. Co więcej, Wierzchowiny miały nie być jedyną wsią, miało być ich więcej. Na przeszkodzie stanęła akcja w Hucie, w której zatrzymało się zgrupowanie Szarego tuż po akcji na Wierzchowinach i tam też zostało odnalezione przez obławę NKWD i UB i zniszczone w dużej mierze. Problem ze zbrodnią wierzchowińską w współczesnej narracji historyków, którzy przywiązują, jakby to powiedzieć, duży sentyment i są związani ze środowiskiem kombatanckim NSZ,
ma jeszcze inne podłoże. W swojej książce starałem się wykazać, że w wielu przypadkach, budując narrację, której celem było zdjęcie odium winy z Narodowych Sił Zbrojnych, apologeci dobierają dokumenty do z góry założonej tezy, a nawet cenzurują dokumenty, które ukazują w niewygodnym świetle podziemie nacjonalistyczne. W jednym przypadku zeznania oficerów NSZ czy zeznania w procesie wierzchowińskim są wiarygodne i godne zacytowania przez apologetów. W innym miejscu te same zeznania są niewiarygodne i się twierdzi, że są wymuszone, bądź są fałszywkami. Kiedy w tych zeznaniach mówi się otwarcie o tym, że wierzchowiny to jest sprawa NSZ i że z tej zbrodni oficerowie Komendy Ziem Wschodnich byli dumni, gdyż uważali, że będzie duży szum, cytując niektóre wypowiedzi. Problem zbrodni w Wierzchowinach jest również związany z pewnym, znaczy ze stosunkiem do ofiar. Kwestionuje się liczbę, która występuje w dokumentach Narodowych Sił Zbrojnych. Ona również występuje, podobne dane występują w dokumentach Komunistycznego Aparatu Bezpieczeństwa, czyli liczbę co najmniej 194 ofiar. Kwestionuje się tę liczbę, sugerując, że ta liczba była dużo mniejsza i sprowadzała się jedynie do kilkunastu ofiar, które zostały zabite z wyroku Sądu Podziemnego, a te pozostałe kilkanaście czy kilkadziesiąt to był przypadek, dynamika pola walki, to była bliżej nieznana okoliczność śmierci. Walki w Wierzchowinach żadnej nie było. W Wierzchowinach doszło do metodycznego zabijania cywilów i rabowania ich mienia. W Wierzchowinach i Wesołówce doszło do otoczenia jednej i drugiej miejscowości kordonem partyzantów NSZ w celu uniemożliwienia mieszkańcom wsi ucieczki ze wsi. Do wszystkich, którzy próbowali uciekać, niezależnie od wieku czy płci, strzelano i zabijano. Niektórzy się uratowali, niektórym się udało przedrzeć kilkunastu osobom. Niektórzy się pochowali w kryjówkach, ale większość mieszkańców wsi zginęła. Zginęła tylko dlatego, jak czytamy w dokumencie SEN, że nie chcieli wyjechać z Polski na Ukrainę sowiecką, gdyż stawili opór woli Narodowych Sił Zbrojnych. Problem akcji w Wierzchowinach ma również wymiar współczesny, jeżeli chodzi o procesy rehabilitacyjne po 1989 roku. Pokazuje również, jak narracja, która miała na celu zaciemnienie obrazu, rzeczywistego obrazu zbrodni w Wierzchowinach, wpływała na decyzje sądów, gdyż pojawiały się różnego rodzaju hipotezy historyków, które wykluczały jasność sytuacji i próbowały zdejmować odium winy z NSZ-u. Ale były też takie przypadki procesów sądowych, w których byli partyzanci NSZ ubiegający się o rehabilitację, odszkodowanie, w pierwszej i drugiej instancji przegrywali, gdyż składy sędziowskie uznały, że oczywiście jeżeli ktoś walczył z bronią w ręku, niepodległą Polskę, był partyzantem Narodowych Sił Zbrojnych, oczywiście te czyny są unieważniane w wyroku komunistycznego sądu i taka osoba jest rehabilitowana, za wyjątkiem przesłanki negatywnej. Przesłanką negatywną zawsze była zbrodnia na cywilach, czy to pojedyncza, czy grupowa, i rabunek mienia. W przypadku Wierzchowin mieliśmy do czynienia i z jednym, i z drugim. Na koniec pozwolę sobie zacytować fragment zeznań jednego z uczestników zbrodni Wierzchowina, partyzanta Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Zemsty, Michała Kelera-Żbika, który w 1953 roku był przesłuchiwany w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Chełmie. Mam wrażenie, że ten cytat jest jak w, on skupia w sobie wszystko, co o tych Wierzchowinach
W zasadzie wszystko, co o tych wierzchowinach można powiedzieć z punktu widzenia Narodowych Sił Zbrojnych, bo brzmi następująco. Ja jestem wierzący. W roku 1947 spowiadałem się u księdza w parafii Kobernica z tego mordu w Wierzchowinach, stwierdzał ów partyzant podczas przesłuchania w UBP w Chełmie. Rozgrzeszenie od księdza dostałem, czytamy w dalszej części tego przesłuchania. Znam przykazania boskie. Siódme przykazanie mówi: nie zabijaj. W tym czasie można było tego przykazania nie dotrzymywać, bo to były wyjątkowe okoliczności. A zresztą nawet ksiądz mnie z tego rozgrzeszył, a więc nic przeciwko wierze i Bogu nie robiłem. Trudno zeznanie Michała Kellera, dodam, tego samego Michała Kellera, który w latach 90. dwukrotnie przegrał w polskim sądzie proces o rehabilitację, uznać za prowokację komunistyczną. Trudno uznać, że w 1953 roku UB zależało jeszcze na eksponowaniu zbrodni wierzchowińskiej do jakiegoś procesu politycznego. Michał Keller nie był przesłuchiwany ani sądzony w procesie wierzchowińskim. Michał Keller został aresztowany znacznie później, a jego słowa są według mnie dosyć, mnie osobiście przerażają, gdyż pokazują stosunek człowieka do zbrodni. Dodam, że Michał Keller był jednym z partyzantów zgrupowania Z, który pochodził z Wołynia. Dodam też, że Michał Keller wraz ze swoimi braćmi brał udział przed Wierzchowinami w zbrodniach na Polakach pochodzących z Wołynia, zbrodniach w celach rabunkowych. Zatem chociażby tego typu wypadki przeczą tezie propagandowej Narodowych Sił Zbrojnych, że akcja w Wierzchowinach była odwetem za Wołyń, bowiem zabijanie Polaków z Wołynia w celach rabunkowych przez partyzantów NSZ trudno nazwać odpowiednim, eufemistycznie mówiąc, odpowiednim stosunkiem do Polaków uciekinierów z Wołynia przed antypolską akcją podziemia banderowskiego, czy osobami, które zostały zmuszone do opuszczenia Wołynia w czasie wysiedleń lat 44-46. Michał Keller przyznał się do tego, że brał udział w zbrodni w Wierzchowinach. Michał Keller nie widział nic zdrożnego w tym, że brał udział w tej zbrodni, gdyż został rozgrzeszony przez księdza katolickiego, bowiem popełnił zbrodnię na niekatolikach, na polskich obywatelach narodowości ukraińskiej, w większości osobach wyznania prawosławnego, też świadkach Jehowy. Myślę, że to tyle w takim wstępnym słowie. Podejrzewam, że pojawią się jakieś pytania i uwagi do książki od osób, które ją już miały okazję zapoznać się z jej treścią, a ja postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć na Państwa pytania. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panie doktorze, a teraz proszę o zabranie głosu pana profesora Igora Hałagidę. Dzień dobry Państwu, serdecznie witam. Dziękuję za możliwość skomentowania krótkiego książki Mariusza Zajączkowskiego. Książki, z którą zapoznałem się jeszcze w maszynopisie, ponieważ byłem podobnie jak profesor Pisuliński, tu obecny, jeden z recenzentów wydawniczych. Książka Mariusza jest, to jak słyszeliśmy, składa się jakby z dwóch części, prawda? Przynajmniej ja to wyraźnie tak odczytuję. Po pierwsze jest to wręcz drobiazgowa rekonstrukcja wydarzeń tego, co wydarzyło się właśnie latem 45 roku w Wierzchowinach. Rekonstrukcja bardzo rzetelna i tak jak powiedziałem, wręcz drobiazgowa, oparta o materiały źródłowe różnej proweniencji, a więc dokumenty samego podziemia polskiego, ukraińskiego, materiały aparatu bezpieczeństwa, dokumentację wytworzoną przez aparat sprawiedliwości. Do tego oczywiście możemy dodać różnego rodzaju relacje czy wspomnienia, do których udało mu się dotrzeć. Na pewno oczywiście nie są to wszystkie źródła, które się zachowały. Być może
nawet z dużą dozą pewności można przypuszczać, że prawdopodobnie jakieś jeszcze materiały znajdują się na przykład w Rosji, ale ze zrozumiałych oczywiście względów nie są one w tej chwili dostępne. Natomiast i tak to, co dr Zajączkowski zgromadził przez tych kilka lat, kiedy zbierał materiały i pracował nad książką, jest naprawdę imponujące i daje naprawdę bardzo szczegółowy obraz tych wydarzeń, które miały miejsce właśnie w Wierzchowinach. Sama zbrodnia wierzchowińska jest dosyć szczególnym wydarzeniem i to może nie ze względu na ilość ofiar czy brutalność nawet postępowania sprawców, bo tak naprawdę gdy nie jest to ani jedyna, ani tak naprawdę największa zbrodnia popełniona ludności cywilnej ukraińskiej w czasie, w okresie konfliktu polsko-ukraińskiego, bo wymienić to można chociażby, nie wiem, Sachryń, Szychowice, Bereście, czy bardziej na południe chociażby Pawłokomek, gdzie tych ofiar było zdecydowanie więcej. Natomiast ona jest szczególna z tego powodu, o którym przed chwilą usłyszeliśmy, to znaczy, że była ona wykorzystywana właśnie przez władze komunistyczne jako swego rodzaju dowód pokazujący, jaką w rzeczywistości organizacją czy siłą zbrojną były narodowe siły zbrojne. Poprzez różnego rodzaju manipulacje też, które później występowały w propagandzie komunistycznej, dosyć mocno właśnie zakorzenił się ten pogląd. To, co jest zresztą w tej książce właśnie, że ta zbrodnia była swego rodzaju jakąś tam komunistyczną prowokacją. Według mnie w tej pierwszej części drobiazgowej rekonstrukcji wydarzeń w oparciu o różnego rodzaju dokumenty, w tym też dokumenty Narodowych Sił Zbrojnych, oficjalną prasę, o czym też przed chwilą słyszeliśmy, właściwie nie ma, przynajmniej ja nie mam wątpliwości, jeżeli chodzi o sprawstwo i przebieg tych wydarzeń, które wówczas miały miejsce. Druga część książki to jest z kolei to, co słyszeliśmy też, jest to polemika, niestety miejscami ostra, bo nawet bardzo ostra, z osobami, które właśnie, można powiedzieć, kwestionują właśnie przyczyny czy sprawstwo zbrodni w Wierzchowinach, więc dr Zajączkowski tam szczegółowo wymienia różnorakie przypadki właśnie funkcjonowania mitów czy dekonstruuje właśnie różnego rodzaju mity, które są tam, tak jak powiedziałem, są dosyć powszechne w niektórych środowiskach. Oczywiście, jeżeli chodzi o przebieg właśnie tych wydarzeń i próbę dekonstrukcji tych mitów, to nie miejmy też złudzeń. Oczywiście zapewne nie wszyscy dadzą się przekonać. Znaczna część jednak osób będzie trwała dalej przy swoim zdaniu. Zresztą to nawet obserwowałem przez ostatnie kilka tygodni, kiedy informacja o książce pojawiła się właśnie publicznie, pojawiła się też w mediach społecznościowych, gdzie część osób nawet, które czytały, czy tak przynajmniej deklarowały, że zaznajomiły się z tą książką, deklarowały, mówiąc eufemistycznie, że ich argumentacja doktora Zajączkowskiego nie przekonuje. No, szczerze mówiąc, oczywiście nie przedstawiając na ten temat żadnych dowodów, albo też powielając dawne właśnie mity o jakiejś grupie prowokacyjnej, o jakimś zabłąkanym oddziale NKWD i tak dalej i tym podobne. Więc nie wiem, czy uda się w takiej przestrzeni szerszej ten mit dotyczący właśnie rzekomej grupy prowokacyjnej i innych sprawców niż partyzanci NSZ w niektórych środowiskach zdekonstruować. Natomiast mam nadzieję, że ta książka przynajmniej staje się, jednak dotrze do osób zainteresowanych. Zresztą z tego, co wiem, zainteresowanie było bardzo dużo i chyba nawet nakład w tej chwili już został, przynajmniej takie głosy do mnie dotarły, że został wyczerpany. Sama zbrodnia wołyńska, przepraszam, wierzchowińska jest, no właśnie, to jest, po pierwsze tutaj się pojawia ten kontekst też zbrodni wołyńskiej i to, co Mariusz Zajączkowski
no, udowodnił właściwie, że tak naprawdę w bezpośredniego żadnego związku między tymi wydarzeniami tak naprawdę nie było. Może poza tym, że część partyzantów rzeczywiście wywodziła się z Wołynia. Natomiast mam wrażenie, że ten kontekst zbrodni wołyńskiej, który się w kontekście Wierzchowin pojawia, on też jest swego rodzaju takim słowem, czy takim argumentem wytrychem, prawda? Argumentem, który wszystko w pewien sposób może jakiś, czy można nim, tym argumentem wszystko tłumaczyć. Ważnym elementem, który też się pojawia tutaj w tej książce, na co autor zwrócił uwagę, jest ten wątek rabunku. W kontekście konfliktu polsko-ukraińskiego bardzo często właśnie ten konflikt jest pokazywany tylko i wyłącznie jako konflikt narodowościowy. Natomiast mam wrażenie, że wątek właśnie ten rabowania mienia ofiar, który się przecież, gdy się dobrze przyjrzeć, pojawia się w wielu miejscach, gdzie dochodziło do zbrodni, bo on się pojawiał i gdzieś tam właśnie na Chełmszczyźnie, w tych wioskach, które były palone w ostatnich miesiącach okupacji niemieckiej. Pojawia się też zresztą na Rzeszowszczyźnie w pierwszej połowie 1945 roku, ale on się też pojawia chociażby w przypadku polskich wiosek atakowanych przez podziemie ołunowskie, chociażby na Wołyniu czy w Galicji, więc ten wątek no takiego, no właśnie, rabunku, prawda, więc jest, można powiedzieć, taką nieodłącznym elementem tego konfliktu polsko-ukraińskiego i mam wrażenie, że też gdzieś tam należy go uwzględniać, bo wszystko to, z czym mieliśmy wówczas do czynienia, działo się właściwie, było jednym takim, można powiedzieć, spektrum różnego rodzaju wydarzeń, prawda. I z jednej strony oczywiście był to konflikt narodowościowy, wyznaniowy, konflikt do pewnego stopnia też społeczny i ten element zwykłego rabunku gdzieś tam się właśnie też nieodłącznie musiał pojawić. Kwestia współczesnego patrzenia na zbrodnię wierzchowińską. No rzeczywiście to, co doktor Zajączkowski przed chwilą powiedział, mamy tutaj do czynienia z pewnego, jest to wręcz taki modelowy przykład, jak po latach trudno przyjąć części osób zafascynowanych, czy może to nawet, chociaż nie tylko zafascynowanych, ale może to jest złe słowo, ale osobom, które patrzą na partyzantów jako na bohaterów, którzy niejednokrotnie też takimi bohaterami byli, ale w ówczesnych realiach ci bohaterowie niejednokrotnie też dokonywali zbrodni. Więc ten obraz rzadko jest taki zero-jedynkowy, jak to niekiedy się przedstawia. Jeszcze ta kwestia, jeżeli chodzi o te procesy, które miały miejsce po roku 89. To jest ciekawe zjawisko, ja tutaj nie potrafię odpowiedzieć, bo nie mam pewnych danych, ale to jest temat, który by można było, myślę, zbadać, bo on jest stosunkowo też prosty do prześledzenia, ale z tego, co mi się wydaje, w Polsce, jeżeli chodzi o dowódców partyzanckich, tych oddziałów, które dokonywały zbrodni na cywilnej ludności ukraińskiej, a przypomnę, że według moich ostatnich takich, może powiem, obliczeń, na terenach dzisiejszej Polski zginęło około 12 tysięcy Ukraińców, z tego 2,5 tysiące to byli członkowie podziemia, reszta to byli cywile, właśnie, którzy zginęli w latach 39-47. To być może się mylę, ale jeżeli chodzi o dowódców partyzanckich, i to nie tylko chodzi o NNZ, ale też AK czy partyzantkę ludową, Bataliony Chłopskie czy Ludową Straż Bezpieczeństwa, chyba żaden tak naprawdę nie został pociągnięty do odpowiedzialności właśnie za te czyny, a część z nich faktycznie też później po roku 89, zyskała właśnie, no została zrehabilitowana.
Więc to jest kwestia dosyć taka, myślę, istotna, na którą zwrócić należy uwagę. No i sam fakt też, że część tych osób jest w tej chwili na przykład w pewien sposób podwójnie rehabilitowana poprzez, nie wiem, składanie na przykład, nie wiem, wieńców czy w jakiś inny sposób honorowana na ich grobach, także niekiedy bywać przez osoby reprezentujące państwo polskie. Ale to jest temat troszeczkę na szerszą dyskusję i myślę, to może być ciekawy przyczynek też do polityki historycznej Polski po roku 89, czy w ogóle porównania polityki historycznej Polski i Ukrainy w kontekście właśnie konfliktu tego polsko-ukraińskiego lat II wojny światowej i pierwszych lat powojennych. To może tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Teraz poproszę o zabranie głosu pana profesora Mariusza Mazura. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Proszę Państwa, ja przyznam, że nie będę powtarzał tego, o czym już tak usłyszeliśmy, czy o tych dwóch częściach, i przyznam, że bardziej mnie zainteresowała ta druga część książki pana doktora, czyli ta próba dekonstrukcji, czy dekonstrukcja mitów z tych ostatnich 30 lat, ale od razu zacznę od pewnej polemiki. Zabrakło mi we wstępie informacji autora, jak on rozumie źródła. Znaczy, trochę to widać w tekście, choćby w kwestii odpisów jako źródła historycznego, odpisów choćby z przesłuchań czy z różnego rodzaju dokumentów wytworzonych przez strony walczące, choćby oddziały podziemia. Ale też jest to jednak nie własna refleksja, tylko próba polemiki z podejściem innych historyków do tych odpisów. Ale przecież warto byłoby zastanowić się nad tym, w jaki sposób dzisiaj powinniśmy reflektować nad źródłami związanymi z wymuszonymi zeznaniami. To, co zresztą tutaj już zostało poruszone. Czy te zeznania traktować in extenso jako nieprawdziwe, czy jednak poszukiwać czegoś? I tutaj warto było, moim zdaniem, oprzeć się o kwestie teoretyczne, również o kwestie psychologiczne. Co z wiarygodnością wspomnień po wielu latach? I ta książka doktora Mariusza Zajączkowskiego w dużej mierze, szczególnie ta ostatnia część, pretenduje do tego, żeby polemizować z warsztatem tych historyków, czy tych inaczej, ogólnie osób zajmujących się historią, to może będzie bardziej adekwatne. Natomiast niestety nie mamy tego. Ja rozumiem oczywiście, że te badania teoretyczne wśród badaczy podziemia niepodległościowego są de facto w stanie, mówiąc bardzo oględnie, katastrofalne. I to jest naprawdę eufemizm. Ja przyznam, że trochę się tym interesowałem i znalazłem takich tekstów teoretycznych, dosłownie kilka, chyba najwięcej jest poświęconych bandyceniu się podziemia, chyba ze 3 czy 4. Natomiast nie ma tak naprawdę teorii badań. Jak rozumiemy źródła? W jaki sposób podchodzić do tych źródeł? Historiografia zajmująca się podziemiem niepodległościowym jest według mnie jedną z najbardziej konserwatywnych historiografii we współczesnej Polsce. Mówię o historiografii, oczywiście historii najnowszej, obok badań nad aparatem bezpieczeństwa, szczególnie tym niższego szczebla, badaniem PUPP-ów oraz nad badaniami nad historią Kościoła katolickiego. Znaczy to ta trzecia sfera, czyli badania nad podziemiem, są bardzo konserwatywne. No i później kończy się to tak, jak skończyło się z książką o biografią Rajsa, która de facto autor jej podzielił źródła na źródła prawdziwe, czyli te, które pasują do jego założeń ideologicznych, i źródła nieprawdziwe, te, które nie pasują. No i tutaj tak naprawdę cofnęliśmy się już do piśmiennictwa przednaukowego. No, gdzie krytyka źródła? Gdzie to, co się w ciągu ostatnich 150 lat historiografii zdarzyło? Takich historyków, którzy się zajmują podziemiem
i faktycznie sięgają do źródeł, do krytyki źródła i rozumieją, na czym polega ten aparat naukowy, jest, no nie chcę mówić kilku, ale jest ich faktycznie w Polsce niewielu. Zastanawiam się, czy to jest jakiś przypadek i czy to, co się dzieje dzisiaj w polskiej historiografii, to znaczy to taka dezynwoltura wobec historii jako nauki, to są tylko pojedyncze przypadki, czy to jest jakiś proces, na początku którego stoimy, i to się źle dla polskiej historiografii skończy. To, jak autor widzi, czy jak rozumie źródła, jest trochę widoczne w tej drugiej części, o której powiedziałem, czyli tej poświęconej mitom tych ostatnich 30, w zasadzie to już chyba 40 prawie lat, ale moim zdaniem warto było to pokazać w trochę bardziej literalny sposób, jakich metod autor używa, dlaczego źródła niektóre akceptuje, a innych nie. Dlatego, że pokazywanie tych mechanizmów warsztatowych jest dla nauki istotne. To znaczy, niech ci, którzy piszą inaczej, zmierzą się z warsztatem naukowym, a nie zmierzą się z stawianiem tez. Niech krytykują warsztat naukowy, a nie niech krytykują tez. Mam też wrażenie, że ta druga część jest do pewnego stopnia, czasami w niektórych miejscach, eseistyczna i taka mocno zaangażowana. No choćby to widać w języku. No i tutaj pytanie takie, czy do kogo miała być skierowana ta książka? Czy ona miała być skierowana do środowiska naukowego? To wtedy to byłby pewien błąd. Nie pewien, to byłby błąd. Czy miała być skierowana do osób zajmujących się historią, do których skierowana jest duża część tego pisarstwa osób, z którymi Mariusz Zajączkowski polemizuje. Bo tamta część pisarstwa, celowo nie używam tutaj pojęcia nauki, jest skierowana do bardzo szerokiego grona. I wydaje mi się, zresztą pisząc swoją książkę ostatnią o podziemiu, o mentalności w podziemiu, też zastanawiałem się, jak ona ma wyglądać, jak ma wyglądać struktura, jak ma wyglądać język, do kogo ja chcę pisać. Czy chcę pisać do naukowców i przeczyta wtedy książkę 40 osób, czy chcę pisać do nieco szerszego grona, i przed takim samym dylematem stał doktor Zajączkowski. Zastanawiałem się na przykład nad tym, czy jest sens dyskutować z publicystyką z Gazety Polskiej, której można napisać cokolwiek, bez żadnych konsekwencji, bez żadnych źródeł. I no, czy ktoś z nas, szanowni państwo, polemizowałby z wielkimi odkryciami naukowymi, które ukazały się, w Newsweeku, Polityce, Tygodniku Katolickim, czy jakiejkolwiek innej gazecie czy czasopiśmie? No, wydaje się, że nie. Tutaj Mariusz Zajączkowski polemizuje również z takim tekstem Jerzego Masłowskiego. Ja miałem przyjemność rozmawiać kiedyś, prowadzić kiedyś dyskusję, w której uczestniczył pan Jerzy Masłowski, na moje pytanie, zresztą to było publiczne pytanie, więc on odpowiedział też publicznie, o jego warsztat naukowy, powiedział, że on, no nie, nie, warsztat naukowy to wy zawodowi historycy tego macie, ale my to się nie musimy go trzymać. No i moje pytanie jest takie, jaki jest sens w takim razie, no bo ja jestem takim regionalnym amatorem, znawcą pewnej problematyki, ja się nie muszę trzymać tych waszych naukowych reguł. No i pytanie jest takie, no jaki jest sens polemiki z tego typu twórczością i takimi tezami. Ale ja też szybko odpowiedziałem sobie na to pytanie i tutaj przywracam, znaczy rozumiem doktora Zajączkowskiego. Znaczy historia zawodowa ma w zderzeniu z tą historią popularną, nie chcę używać pop historią, jest na takich dość mocno straconych pozycjach. To jest trochę tak jak informacje, które ukazują się w mediach, prawdziwe i fake news. Znaczy wszyscy wiemy, że były robione takie badania, że fake newsy zawsze się rozchodzą kilka razy szybciej i mają większe audytorium. Więc jeśli nie będziemy polemizowali z tą niehistoryczną częścią, czy publicystyczną częścią, która jest jednak wykorzystywana do budowania pewnych obrazów, to wskazujemy się sami na bycie gdzieś tam na marginesie. Tutaj to, czy mamy rację, czy nie mamy, nie będzie miało żadnego znaczenia. Dlatego rozumiem autora, który
przypomniał słowa Roszkowskiego o polityce historycznej, który to w 2016 roku powiedział, że polityka historyczna nie ma nic wspólnego z historią, tylko z polityką, a więc ona nie musi być rzetelna, nie musi dążyć do prawdy, tylko ma dążyć do zwycięstwa własnych poglądów. To, jeśli tak podchodzimy do tej kwestii, to faktycznie jest to wielki problem dla polskiej historiografii. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego chcemy od tej historii. Tak? Po co jest nam potrzebna historia? Czy chcemy od niej, żeby była to, co dzisiaj opisujemy, było jakoś adekwatne do źródeł i do naszych wyobrażeń o przeszłości, czy to ma być zwycięstwo naszej idei politycznej? Ja, proszę Państwa, tak wynotowałem sobie kilka metod tej metodologii, którą pan doktor nazywa apologetyczną, chociaż on bardziej mówi o historykach apologetycznych, nie o badaniach apologetycznych, czy nie o metodzie apologetycznej. Po pierwsze, jeśli komuniści mówili coś, to na pewno jest to nieprawda. Ale tutaj od razu pojawia się taka gwiazdka niewielka, no chyba, że jest to zgodne z naszymi poglądami. Tutaj zresztą profesor Hagina dobrze o tym powiedział. To znaczy, że nagle się okazuje, że dla doktora Gontarczyka występuje w telewizji i mówi wprost, że w kwestii, przepraszam, że poruszę ten temat, ale w kwestii jedwabnego, to sądy stalinowskie miały rację i od razu się okazuje, że to sądy stalinowskie wtedy, kiedy mówią dobrze o tym, o Polakach, są wiarygodne i są uczciwe. No to jeśli dla nas mają być uczciwe sądy stalinowskie tylko dlatego, że są zgodne z dzisiejszymi naszymi poglądami, to znaczy, że nie mamy do czynienia z żadną nauką. Po drugie, druga taka teza, czy druga metoda, to jest czystość podziemia powojennego z tego oto powodu, że byli to żołnierze, którzy nawiązywali do tradycji II Rzeczypospolitej, a ta była oczywiście honorowa i rycerska, a więc postępowali zgodnie z etosem żołnierza. No i tutaj mamy to, tak, to już taki limit absolutny, tak? Dlatego że no, wystarczyłoby siąść i zastanowić, czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, czasami z wykształceniem podstawowym, czasami bardzo młodych, zastanawiało się nad mitem żołnierza z II wojny światowej, czy może nie. W jaki sposób można dojść do tego? Znaczy to jest dla mnie dość oczywiste. Następna metoda, gdy źródła nie chcą się dostosować do naszej koncepcji, to należy je opominać. To jest charakterystyczne, się to też spotkałem w innej literaturze, z taką metodą. Mało tego, nie pomijamy tylko źródeł, o tym mówił dr Zajączkowski, ale pomijamy również literaturę, która nam się nie podoba i to też widać w tej książce. Tak? Jak Zajączkowski czy wnuk, czy ktoś jeszcze pisze nie tak jak trzeba, to po prostu się nie powołamy na tę literaturę, będzie spokój, żyjemy we własnej konstrukcji, we własnej bańce i nam to nie przeszkadza. Ale chcę wspomnieć jeszcze o takiej metodzie absolutnie kuriozalnej, która może nie chciałbym powiedzieć, że przekreśla w ogóle sens czytania tego typu książek, ale stawia je pod bardzo wielkim znakiem zapytania. Tutaj dr Zajączkowski wskazał, mówi o książce Przeciwko Pax Sowietica. Dr Zajączkowski wskazał tutaj, jak to historycy piszący, autorzy tej książki ze zdania okradaliśmy Ukraińców, zrobili zdanie Ukraińcy kradli. Znaczy to jest coś tak nieprawdopodobnego, tak kuriozalnego, że ja rozumiem skąd się zdanie słowa okradaliśmy Ukraińców wzięły u przesłuchiwanego. Tak? On też tego zapewne nie powiedział, ubecy mu to w jego usta wcisnęli, on to później musiał podpisać z różnych powodów, o których przecież nie będę mówił, bo one są oczywiste, ale zrobienie z czegoś takiego odwrotności, okradaliśmy Ukraińców, Ukraińcy kradli, dla mnie to jest absolutnie chore. To znaczy, to nawet nie ma z czym już w tym momencie dyskutować. I to jest ten kłopot, jak z ludźmi, którzy w ten sposób postępują, manipulują źródłami, to dla mnie to jest manipulacja, no chyba, że dr Zajączkowski się myli i oni skorzystali z jakiegoś innego źródła, które dla nas nie jest dostępne dzisiaj, gdzie to zdanie faktycznie wyglądało tak, jak oni je przytoczyli. I drugi przykład, też z książki o wierzchowinach, w której autor pokazuje też taką czystą manipulację. W źródle informacja o tym, że rozstrzelonych zostało 5 żołnierzy Żydów, w przeciwko Pax Sowietica dowiadujemy się, że zostało rozstrzelonych 5 oficerów politycznych.
Znowu powiem, czy jeśli nie mamy źródła, które faktycznie potwierdzi, że to są oficerowie polityczni, to mamy do czynienia z oszustwem. Znaczy mamy do czynienia z manipulacją, czyli z zachowaniem nieetycznym. I zastanawiam się znowu, w jaki sposób polemizować z ludźmi, którzy są zdolni do tego typu zachowań. Wiem, że chyba albo już mi się skończy, albo mi się kończy czas, to tak bardzo szybko tylko trzy kwestie jeszcze. Po pierwsze, zrzucanie odpowiedzialności na armię krajową. To jest też bardzo charakterystyczne w tym momencie, nie tylko w kwestii Wierzchowin, ale w ogóle w różnych innych kwestiach. Po drugie, ciągłe zmienianie wersji wydarzeń po to, by powstało wrażenie, że nic jeszcze nie wiadomo, że nikt nie jest przesądzony, że są jakieś błędy. Znaczy, jeśli się nie da obalić tezy, to trzeba manipulować różnymi źródłami po to, żeby odbiorca nie był pewien, co się tak naprawdę wydarzyło. Ja przepraszam, nie użyję tego przykładu politycznie, ale identyczną metodę widzę w kwestii Smoleńska. Odsuńmy politykę, gdzie w Gazecie Polskiej pokazywały się teksty mówiące o jednym wybuchu, innym wybuchu, jeszcze innej metodzie. Nie negowano tych wcześniejszych, tylko pisano o kolejnych metodach i można by było uznać, że jakby wszystkie te metody zebrać, to całą flotę, no, ze dwie eskadry samolotów można było zniszczyć. Tak? Natomiast o co chodziło? W teorii fake newsów mówimy o tym, że należy mnożyć różnego rodzaju wątpliwości tylko po to, żeby rozwinąć dyskusję. Ale to jest manipulacja i znowu odwołałem się, to jest zachowanie nieetyczne. I to nieetyczne nie tylko wobec ofiar, które ci historycy mogą je lekceważyć, może to dla nich nie być problem. Nie jest to nieetyczne tylko wobec bezimiennych grup, no, oskarżenia na przykład chłopów polskich, którzy przyszli do wioski i zaczęli ją okradać, ale to jest również lekceważenie wobec czytelnika, współczesnego czytelnika, który czyta takie teksty, takie książki. I my dzisiaj wiemy, że podejście tychże historyków jest takie, no, nasi czytelnicy nie muszą wiedzieć, o co chodzi, czy co się wydarzyło. Istotne jest to, żeby nasza opcja polityczna, czy nasza opcja ideowa została oczyszczona. Czy to nie jest uprawianie historii? No i teraz raczej użyjmy tego jako pytania, czy należy się z tym zgadzać, czy należy, tak jak faktycznie Mariusz Zalęczkowski zrobił, walczyć z tym, pokazywać to w sposób naukowy. I już naprawdę ostatnie zdanie. Jest jedna rzecz, która mi się w tej książce nie spodobała. To znaczy, w niektórych miejscach mam wrażenie, że autor pisze tak, jakby źródła i literatura były wszystkim znane, były oczywiste, więc nie należy ich przybliżać, należy od nich tylko wspomnieć i przejść do porządku dziennego. Pytanie, do kogo piszemy. Dla mnie pewne kwestie były kompletnie nieoczywiste i zastanawiałem się, czy rozumiałem tok rozumowania autora, ale dla kogoś, kto nie jest zawodowym historykiem, może to być problem. Zawsze trzeba pisać tak, jakbyśmy pisali dla kogoś, kto nic nie wie. Tak? Bo wtedy, znaczy tłumaczmy, przepraszam za wyrażenie, jak chłopu na miedzy. Tłumaczmy źródła, analizujmy te źródła, a nie uznajmy, że no przecież chyba wszyscy pewne rzeczy wiedzą. Takie kilka elementów znalazłem, natomiast generalnie jestem wielkim zwolennikiem tej książki. Bardzo się cieszę, że ona powstała i gratuluję panu doktorowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi, a teraz proszę o zabranie głosu pana profesora Jana Pisulińskiego, a pozostałych państwa przypominam, by zadawać pytania przez czat, bo też już mamy ograniczony czas. Dziękuję. Na początku podziękuję oczywiście za zaproszenie na dyskusję nad ważną książką. Ważną dla nas historyków z różnych względów, które za chwilę przedstawię. Jako ostatni mam tę z jednej strony trudność, bo już właściwie moi znakomici przedmówcy powiedzieli naprawdę dużo ważnych rzeczy, których bym się w pełni podpisał, także zabrali mi, można powiedzieć, tę możliwość zaistnienia. Ale dzięki temu mogę po prostu zachować dyscyplinę czasową, mam mi do powiedzenia, więc będę się starał skupić na tych kwestiach, które wydaje mi się, można jeszcze powiedzieć, muszę dodać do moich przedmówców, być może nie dłużej, ale może inaczej na to patrzą. Zgadzam się w pełni zresztą, że ta książka ma właściwie kilka warstw, a na pewno dwie oczywiste. Więc z jednej strony jest to monografia, podkreślę to, rzetelna monografia, całościowe ujęcie case study właściwie jednej zbrodni.
z drugiej ich okoliczności oraz konsekwencji. Z drugiej strony mamy tu po prostu polemikę, co czy mówili też już przedmówcy, tutaj nic nowego nie wiem. Książka polemiczna, polemizująca. Właściwie tutaj zacząłbym zwrócić uwagę na pierwszą, może zacznijmy od pierwszej kwestii. Patrzę na tę zbrodnię. Profesor Hałagida słusznie zauważył, że mamy tutaj do czynienia z wyjątkowym wykorzystaniem tej zbrodni. Innych zbrodni na Ukraińcach nie wykorzystywano. I tutaj się zgadzam, że przykład Pawła Komy, gdzie PiS otrzymał, uczestnik tej zbrodni otrzymał 2 lata więzienia. To też jest to symptomatyczne. Więc skala tej po prostu surowości wobec sprawców tej zbrodni w stosunku do pozostałych zbrodni, jak Kisiela, który też w zasadzie przesiedział 2 lata, Romana Kisiela, który jest odpowiedzialny za zorganizowanie właściwie wielokrotnie zbrodni na terenie powiatu przemyskiego, czy szeregu innych, pokazuje właśnie wybiórczość tego. Ja to zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz, którą tutaj, ponieważ tutaj była przywołana Powłokoma, można przywołać też inną zbrodnię, której nie wymieniono, czy można powiedzieć zbrodnie pod względem liczby ofiar wśród ludności cywilnej ukraińskiej najliczniejsze, czyli to jest właśnie w kolejności liczby ofiar Powłokoma, gdzie prawie ponad 300 było ofiar Wierzchowiny oraz Piskorowice. W każdej tej zbrodni było ponad 100 ofiar i każda charakterystyczna rzecz, mianowicie w wszystkich tych zbrodniach powtarza się i właściwie te same elementy przestrzenne, mianowicie były to wsie, które były na zachodnich krańcach, można powiedzieć kresach osadnictwa ukraińskiego wówczas, izolowane od otoczenia ukraińskiego, w związku z tym otoczone wioskami polskimi. Zabójstwo tych ludzi właściwie nie groziło niczym. Zabijanie tych ludzi nie groziło niczym, nie groziło odwetem, tam nie było żadnej partyzantki, żadnego podziemia. I to się i w Pawłokomie, i w Piskorowicach, i właśnie w Wierzchowinach powtarza, bo przecież to jest właściwie enklawa na terenie powiatu krasnostawskiego, właściwie taka enklawa ukraińska, tak samo Pawłokoma otoczone wsiami polskimi, tak samo Piskorowice. Więc to jest charakterystyczne, że nie uderzamy, nie kierujemy, co by byłoby logiczne, można powiedzieć, jeżeli walczymy z podziemiem ukraińskim, to kierujemy działanie przeciwko podziemiu ukraińskim, no tylko kierujemy ludzi, działanie przeciwko ludności cywilnej, której wiemy, że właśnie podziemie tam nie działa. Jak w tej balladzie, którą może Państwo znacie, balladzie Wojciecha Młynarskiego o tych dwóch koniach, tak, które szły, jeden był narowisty, a woźnica bił batem tego spokojnego, grożąc temu narowistemu, że to samo go spotka. To jest tego typu działanie. Zresztą podobnie często było w przypadku działań podziemia ukraińskiego. Tutaj też można, teraz przechodząc do tej kwestii, które związane są z polemiką. Otóż widać, że autor nie kieruje się zasadą sine ira et studio, czyli zwłaszcza w tej pierwszej wersji bez gniewu. Jest niewątpliwie, można powiedzieć, książka z takich trzewi, pisana częściowo z emocjami, można w jakimś sensie. I te emocje czasami uderzają, oczywiście powodują, że to, na co zwrócił uwagę profesor Mazur, że rzeczywiście można powiedzieć, to jest bardziej polemika niż brakuje wyjaśnień niektórych kwestii, na przykład szerszego poświęcania informacji na temat przebiegu procesów tych 23. Natomiast ja tutaj bym bronił kwestii, że sine ira et studio jest pewien ideał, ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, że bez emocji często nie ma motywacji do uprawiania historii, bo nie da się ukryć, że historycy są pasjonaci i często te pisane przez pasjonatów książki są najlepsze. Dlatego, że emocje motywują do działania, jak w życiu. To nie jest tak, że powiedzmy sobie szczerze, no bo w przypadku innych obszarów literatury, a tutaj też mamy do czynienia z pisarstwem historycznym, mamy do czynienia z tym, co jest pisane z pasją, z zaangażowaniem, które jest wywołane takimi, a nie innymi emocjami. I tutaj mamy wyraźny sprzeciw autora wobec nierzetelnego uprawiania historii.
Ja bym się nie zgodził z tym, że to jest, że ruch historycy piszący w duchu krytycznym, w tym sensie, że oczywiście autor ma rację, ale ruch historycy muszą pisać w duchu krytycznym. I to jest proces przeciwko nierzetelnemu uprawianiu historii, co o czym mówił profesor Mazur. Jako taki uważam i tutaj się w pełni zgadzam z moim przedmówcą, że powinniśmy jednak reagować. Historycy są w tym trudnym położeniu w stosunku do innych nauk, że po pierwsze i w przypadku innych nauk to oni, inne nauki, na przykład zwłaszcza nauki przyrodnicze, pracują w ciszy gabinetów, rzadko media są zainteresowani wynikami ich pracy, wszyscy mają spokój medialny. Po drugie właśnie nie, w przypadku historyków możemy powiedzieć to samo w przypadku medycyny, tak, że każdy Polak jest lekarzem, każdy Polak się zna na piłce nożnej i wygląda na to, że każdy Polak też również się zna uprawianiu historii, tak, sądząc z tego, że każdy Polak właściwie może pisać historię i nie ma problemów z tym, żeby ją uprawiać, nie tylko ci wykształceni posiadający stosowne do tego uprawnienia i dyplomy. I nie ma tutaj żadnych właśnie, jak słusznie profesor Mazur zwrócił uwagę, nie ma tutaj żadnych żadnego wstydu w tym, że się uprawia historię, nie mając warsztatu historycznego. Tutaj mamy w tym wypadku często polemiki z ludźmi, którzy formalnie mają wykształcenie historyczne, ale tak jakby zapomnieli, bo mam nadzieję, że się o tym uczyli, jaka powinna być historyka, krytyka źródeł i rzeczywiście mamy do czynienia przednaukowym, przed XIX wiekiem, który można nazwać agrografią, tak. Uprawianiem historii, która niejako wraca. Jest to coś w rodzaju reakcji na po prostu, na, która funkcjonuje. Tak? Kiedyś mieliśmy siedem grzechów głównych, Zbigniew Załuski i tak dalej. Wszędzie to ciągle się to powtarza. To jest nieustanny konflikt między takim, a nie innym uprawianiem historiografii. Przy czym tutaj widać brak wstydu, że nie tylko się uprawia w sposób nierzetelny historiografii, ale jeszcze się ma pretensje do tych, którzy uprawiają to w sposób rzetelny, że dlaczego oni tak w ten sposób robią, tak, czyli w stosunku do środowiska. Nie chciałbym się stawiać, że historyków jako tych kapłanów tajemnej wiedzy, ale pewne rudymentarne zasady warsztatu historycznego, jak słusznie profesor Mazur powiedział, powinny być dotrzymywane. I o to powinniśmy walczyć i w tym sensie jest to ważny głos. I dlatego ta książka tym bardziej jest ważna, nie tylko dlatego, że przedstawił zbrodni Wierzchowinach. Także ona się w taki dzisiejszy dyskurs, zapewne niechcący, bo nic nie wskazuje, ja to, że autor się sugerował, dyskusję, która wokół stosunków polsko-żydowskich właściwie teraz zaogniła, ale generalnie po co jest historia, tak? Znaczy historiografia, tak? Po co uprawiamy historiografię? Zresztą też profesor Mazur tutaj mówił, więc ja tutaj, czy uprawiamy ją po to, żeby wyświetlić jak przeszłość, czy zrozumieć, jak przeszłość wpływa na rzecz, na współczesność, czy właśnie po to, żeby udowodnić jakieś tezy, które w polityce historycznej i tak dalej, która oczywiście ma szerszy kontekst i tutaj szkoda czasu. I w każdym razie jest to właśnie odwołanie się do rzetelności właśnie tego kwestii, selekcji źródeł, krytyki źródeł, to wszystko, co o tym było, co jest w zasadzie oczywiste dla profesjonalnych historyków, a jednak wciąż mamy z tym problem, tak, w przestrzeni publicznej, w historiografii i rzeczywiście w publicystyce mamy do czynienia z nagminnym naruszeniem tego zasady. Z drugiej strony zwracam uwagę na jeszcze jeden ciekawy kontekst, mianowicie bodajże Chateaubriand kiedyś powiedział, że w odniesieniu, że hipokryzja jest to hołd złożony, który występek składa cnocie. Czyli, że już dzisiaj nie wypada się chwalić tym, że dokonaliśmy zbrodni. Raczej to są zjawiska takie z pogranicza psychologii, tak? Psychologa mówi o zjawiskach wyparcia, zanegowania, tak, zakwestionowania i to wszystko, o czym mówił profesor Mazur. Nie możemy się już przyznawać do zbrodni, których kiedyś się szczyciliśmy, w związku z tym musimy je po prostu zanegować, ponieważ no, można powiedzieć, to wszyscy się zgadzają, że już zabijanie cywilu bez względu na motywację przestało być uzasadnione. I to jest też kwestia, w której historyk, o czym mówiłem, właśnie ma tym gorsze sytuacje niż nauki przyrodnicze, ponieważ one właściwie nie są oderwane od moralności. Natomiast historyk niestety musi występować, jest, to się do niego też oczekuje,
jako również człowiek, który ocenia z punktu widzenia moralnego i od tego niestety nie unikniemy, chociaż czasami chciałoby się Sinaidę udać. Ja wreszcie już na końcu, bo zdaję sobie sprawę, że i tak dużo mówię, zwracam uwagę na pewne podobieństwo, to co profesor Mazur mówił o tym, że komuniści byli źli, ale zrobili dobrze, tutaj jest analogiczne podobieństwo jak w przypadku akcji Wisła, gdzie tak wszystko, komuniści robili wszystko złe, ale akcji Wisła nie potępiamy, ponieważ ona była w interesie Polski, tak? Czyli mamy znowu tę gwiazdkę, którą mamy. Natomiast nie, co do tego niestety problem jest, profesor Mazur mówił o tym, że problem jest szerszy w tym, jak publicystyka podchodzi do historii i manipulowaniem historii mamy również do czynienia w innych gazetach, bo ja sam w Gazecie Wyborczej czytałem o próbach uzasadnienia zbrodni, znaczy usprawiedliwienia uzasadnienia zbrodni wołyńskiej, to była prowokacja rosyjska. Także niezależnie od gazet, chociaż oczywiście pewne gazety mają do tego predylekcję, ale może się zdarzać również w innych periodykach. Także jest to szerszy problem po prostu, w którym szukamy usprawiedliwień i niestety jest to niebezpieczeństwo, szukamy usprawiedliwień. Ja to widzę przy manipulacjach dotyczących zbrodni wołyńskich, chociażby Wiatrowycza, tak, że mamy różne powody. Pojawiają się teorie o buncie, pojawiają się teorie wojny polsko-ukraińskiej, pojawia się kwestionowanie, podobnie kwestionowanie liczby ofiar i tak dalej. I tutaj mamy podobną sytuację, tylko z drugiej strony. Także to pokazuje, że pewne mechanizmy są podobne po różnych stronach historiografii. Także tak wśród części, jak mówiłem, historiografii ukraińskiej, tak samo jak wśród części polskiej. Na końcu dodam do tego jeszcze taką jedną, bo powinienem od tego zacząć w tej części. W swoim przypadku Pawłuko my mamy też do czynienia z kwestionowaniem liczby ofiar, tak? Tam się mówi, że w tych grobach nie mogło się tyle znaleźć i tak dalej, więc mamy dokładnie z tymi samymi manipulacjami, powstają filmy dokumentalne, prezentowane są w pewnej znanej, pewnie Państwo się domyślacie, jakiej telewizji, dotyczące Pawła Komy i tak dalej, bez rzetelnego spojrzenia oczywiście na źródła, mimo faktu, że akurat w przeciwieństwie do znaczy w przypadku tak podobnie, w przypadku Wierzchowina chyba jest tak samo, że w 1951 roku również mieliśmy do czynienia z ekshumacją po Bokomie, o czym mało kto wie. I protokół z tej ekshumacji zachował się szczęśliwie, tak? Więc mamy też dowody na to, że zabijano kobiety i dzieci, a nie tak jak chciano, więc to jest kolejny przykład na tę politykę w oparciu, o której doktor Zajączkowski, o której była tutaj mowa. Nie chciałbym przedłużać, więc przy tym to jest tylko kilka wątków, które mi się nasunęły pod wpływem lektury. Jak jeszcze raz powtórzę, rzetelnej w gruncie rzeczy, zachowującej ten jednak podejście historyczne do źródeł, mimo tych emocji, mimo tych, które targały autorem pracy. Dziękuję panie profesorze. Pozostałych słuchaczy zachęcam do zadawania pytań na czacie. Na razie jest tylko jedno pytanie profesora Chłopaczyńskiego, a tymczasem panie doktorze, jakaś odpowiedź na komentarze? Jak najbardziej. Przede wszystkim bardzo dziękuję za ciepłe słowa, jak również uwagi krytyczne do mojej książki, bo na to liczyłem, szczególnie uwagi metodologiczne. Nie ukrywam, że pisząc tę książkę targały mnie emocje i nie ukrywam, że będę opowiadał tak zbiorczo raczej. Nie ukrywam, że kierowałem swoją narrację do szerszego grona. Do szerszego grona odbiorców, którzy są czytelnikami tych historyków, którzy właśnie dokonują manipulacji. Dokonują manipulacji, żeby pokazać inną narrację, inny obraz tych wydarzeń. Ja rozumiem, że nie wszystkie moje argumenty były klarowne, nie wszystko z drugiej strony, może nawet większość nie zostanie przyjęte do wiadomości, ale jeżeli bym tego nie zrobił, to zostawiłbym tylko opowieść jednej strony, a chciałem, żeby ta narracja była co najmniej dwustronna. Jeżeli chodzi o źródła, faktycznie we wstępie zabrakło takiego podejścia metodologicznego, żebym opisał sposoby manipulacji, sposoby traktowania przeze mnie źródeł, jak również przez historyków
który krytykowałem. Ja tylko się odniosę do tego wątku źródeł, które są odpisami i rękopisami. Powołując się na dokumenty Narodowych Sił Zbrojnych, historycy, którzy mnożą fałszywe informacje i zaciemniają obraz Wierzchowin, sugerują, że wszelkie odpisy dokumentów będących odpisami ubeckimi z dokumentów NSZ-u są fałszywkami. Problem polega na tym, że znakomita większość tych dokumentów znajduje się w archiwach IPN-u i w archiwach państwowych w postaci rękopisów oryginalnych dokumentów NSZ. Są pojedyncze dokumenty, których rękopisów nie udało mi się odnaleźć, dlatego są takie momenty w książce, gdzie zwracam szczególnie uwagę, że dokumenty, o których autorzy piszą jako fałszywki bądź jedynie odpisy za odpisy sporządzone przez pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, istnieją również w oryginale w rękopisie, ale nawet w przypadku oryginałów i rękopisów pojawiają się próby kwestionowania ich wiarygodności. Chociażby raport jednego z dowódców NSZ Sokoła jest kwestionowany przez pana Chodakiewicza, doktora Chodakiewicza, jego wiarygodność z uwagi na autorską ekspertyzę grafologiczną, na układ czcionki, na niewłaściwy format dokumentu i tak dalej, i tak dalej. Tak jakbyśmy mieli do czynienia, że każdy dokument Narodowych Sił Zbrojnych jest odpisany ze sztancy i na jednej kartce, jednym charakterem pisma, jednym ołówkiem kopiowym bądź piórem. Czy właśnie jednym kolorem atramentu. Tak jak wspomniałem, szersze grono. I zgadzam się tutaj z tą konstatacją, że w przypadku Wierzchowin narracja historyków, którzy zdejmują odium winy z NSZ-u, jest taka, że mnożymy fałszywe informacje, zaciemniamy obraz, tworząc te informacje, i w zasadzie o Wierzchowinach nie wiemy nic, ale wiemy jedno na pewno, że Narodowe Siły Zbrojne nie wymordowały 194 mieszkańców, a poza tym nie wiemy nic. Ale z dokumentów NSZ-u obraz wyłania się zupełnie odwrotny, że wiemy tylko i wyłącznie o NSZ-cie, a nie wiemy nic o aktorach, o których piszą apologeci. To również prawda, że Wierzchowiny są jedną z największych zbrodni, jedną z trzech wymienionych tutaj zbrodni Pawła Koma, Wierzchowiny, Piskorowice, w lipcu 1944 roku dokonanych przez polskie podziemie antykomunistyczne różnych nurtów na ludności ukraińskiej. Ale Wierzchowiny są szczególne z tego względu i być może dlatego są w ten sposób bronione przez historyków związanych ze środowiskiem NSZ, że to jest największa zbrodnia Narodowych Sił Zbrojnych. Powłokoma to nie są Narodowe Siły Zbrojne. Piskorowice to jest Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, ale skala tej zbrodni jest mniejsza niż Wierzchowina w przypadku Piskorowic. A NSZ i Wierzchowiny to jest największa zbrodnia nie tylko w rozumieniu Lubelszczyzny, ale Polski w granicach powojennych. Największa zbrodnia Narodowych Sił Zbrojnych na mniejszości narodowej, na ludności ukraińskiej. Nie tylko prawosławnych, ale także badaczach Pisma Świętego. Problem jeszcze dotyczący metodologii jest takiej natury, że historycy, którzy próbują na siłę wybielić NSZ ze zbrodni, powołują się na dokumenty nieweryfikowalne, które pochodzą w zasadzie już z mitycznej szafy Lewka Żebrowskiego. Powołują się na dokumenty, których historyk, taki jak ja, czy szanowni przedmówcy, jeżeli chciałby zderzyć z dokumentami, które są dostępne w archiwach państwowych czy w archiwum IPN, nie ma możliwości, ponieważ to są dokumenty z szafy Leszka Żebrowskiego, dostępne jedynie dla historyków środowiskowych i nie sposób się do nich odnieść, kiedy ich nie widzimy. Ja bardzo zachęcałbym historyków środowiskowych, żeby opublikowali te dokumenty w przestrzeni internetowej w postaci PDF-u, żeby mógł się, czy inni historycy mogli się do nich odnieść krytycznie. Jeżeli będziemy powoływali się na dokumenty, których nikt oprócz tych historyków środowiskowych nie widział, trudno z nimi polemizować. Książka jest również protestem, w zasadzie to z niej wypływa, protestem historyka wobec manipulowania faktami, wobec niedotrzymywania etosu historyka, sprzeciwienia się zasadom warsztatowym, sprzeciwieniu się chociażby przysiędze doktorskiej, bo osoby, z którymi polemizuję, mają stopnie naukowe i uchodzą za historyków, którzy przedstawiają swoją narrację w postaci monografii historycznych,
I w ten sposób ugruntowują pewien przekaz o narodowych siłach zbrojnych. Książka jest również sprzeciwem wobec szkalowania historyków inaczej myślących, inaczej piszących, inaczej podchodzących do źródeł niż wspomniani przeze mnie apologeci NSZ, bowiem ci, którzy piszą inaczej o NSZ, są od razu szufladkowani jako historycy postperelowskiej prawdy, historycy odwołujący się wyłącznie do mitów perelowskich, do propagandy perelowskiej, według zasady, że kto nie idzie z nami, ten przeciwko nam. Więc przyznaję się, że chciałem swoją książką dotrzeć do szerszego odbiorcy, nie tylko zawodowych historyków, ale także osób zainteresowanych historią i osób, które być może nawet nie podzielają moich poglądów. I mam nadzieję, że ta książka do nich w jakimś sensie dotrze. Odpowiadając na pytanie profesora Chrobaczyńskiego dotyczące wysiedleń na Chełmszczyźnie i w Bieszczadach, ja w książce Wierzchowińskiej zwróciłem uwagę, że akcja na Wierzchowiny, szczególnie w kontekście dokumentu Stronnictwa Narodowego mówiącego, że zbrodnia w Wierzchowinach została popełniona na ludności ukraińskiej, która nie chciała opuścić ziem polskich, nie chciała się poddać wysiedleniu, w jakimś sensie wpisywała się w politykę, nieświadomie bądź świadomie, w politykę narodowościową polskich komunistów, którzy przejęli też narrację endecką w odniesieniu do budowania powojennego państwa polskiego, do budowania państwa homogenicznego narodowego. Nie do końca zrozumiałem, czy chodziło tylko o ten kontekst 1945 roku, czy też o wysiedlenia późniejsze z roku 1946, 1947, czy też korektę granic między Polską a Ukrainą sowiecką w kontekście ziemi sokalskiej i okolicy Ustrzyk Dolnych. To jeżeli nie na temat odpowiedziałem, to prosiłbym o doprecyzowanie. Jeszcze tutaj czytam, bo się pojawiają kolejne pytania. Proszę dać mi chwilkę. Jest pytanie o Leszka Żebrowskiego. Tak jak wspomniałem, czy będę podejmował polemikę z panem Leszkiem Żebrowskim? Dopóki pan Leszek Żebrowski nie przedstawi dokumentów, do których będę mógł się odnieść, nie będę podejmował z panem Leszkiem Żebrowskim żadnej polemiki, a jego narracja na YouTubie, która jest jednostronną narracją narodową, powiem szczerze, nie spełnia warunków merytorycznej dyskusji. Proszę dać mi jeszcze chwilkę, bo jest długie pytanie, ma długą treść, muszę się z nią zapoznać. W książce pada na stronie 163 sugestia, że mamy do czynienia z kwestią zabijania Ukraińców z pobudkami ideologicznymi. Mam poważną wątpliwość, że tak w istocie było. Moim zdaniem uznany blok, pisze Arkadiusz Karbowiak, że Ukraińcy są mniejszością wrogą ze względu na współpracę z komunistami, a z drugiej z ukraińskim podziemiem nacjonalistycznym. Jeśli potraktowano te przesłanki jako maskujące proceder zabijania Ukraińców, to czy zabijanie przez AK i BH Ukraińców inteligencji od zimy 43, maskowane hasłem walki z kolaboracją, potem już od wiosny mordowano niezaangażowanych cywilów tylko dlatego, że byli Ukraińcami, też nie było zabijaniem z powodów ideologicznych. Do reakcji podziemia ukraińskiego doszło, przypominam, dopiero jesienią 43, poza jednorazową akcją w Naboryżu w maju 43. Oczywiście wykorzystywano wysiedlenia do uzasadnienia dla tych akcji, ale zawsze uzasadnienie to zabijanie się jakieś znajdzie bardziej lub mniej racjonalne. Kontekst antyukraińskich wystąpień roku 43 czy 4, chociażby Sachrynia, i kontekst antyukraińskich wystąpień. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z działaniami Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, w drugim przypadku z Wierzchowinami 45. NSZ-em i zupełnie innym.
Sachreń był zbrodnią dokonaną na ludności ukraińskiej w kontekście Wołynia i Galicji Wschodniej, sytuacji, które rozgrywały się w ostatnich miesiącach okupacji niemieckiej, w kontekście zbrodni wierzchowickiej, jak również lokalnej specyfiki konfliktu polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie i zagrożenia, potencjalnego zagrożenia, które istniało dla okolicznych Polaków mieszkających w pobliżu Sachrynia. Oczywiście do jednego worka wrzucono zarówno banderowców, jak i policję ukraińską i współpracujących z Ukraińskim Komitetem w Chrubieszowie czy Ukraińskim Komitetem Centralnym, przedstawicieli ukraińskiej inteligencji i w ogóle część ludności ukraińskiej, które popierały tego typu działania. W przypadku Wierzchowin nie mieliśmy żadnego zagrożenia ze strony podziemia ukraińskiego. W przypadku Wierzchowin nie mieliśmy poparcia dla podziemia ukraińskiego ze strony ludności ukraińskiej. W przypadku Wierzchowin były zarzuty pod adresem mieszkańców w części uzasadnione, że popierali władzę komunistyczną. Niektórzy z tych mieszkańców byli pracownikami aparatu represji, czy w hełmie, czy w Krasnym Stawie. Ale kontekst był nieco inny. Jeżeli chodzi o kwestię ideologiczną, wydaje mi się, że Armia Krajowa, dokonując w marcu 1944 roku akcji w Sachryniu i w okolicznych kilkunastu miejscowościach, czy nawet do końca miesiąca w kilkudziesięciu, jak podobnie jak Armia Krajowa, 27. Połońska Dywizja Armii Krajowej między styczniem a marcem 1943 roku, 4 roku na zachodnich terenach Wołynia, nie miała w intencji oczyszczenia danego obszaru w mniejszej lub większej części z ludności ukraińskiej. Były to działania oparte o zasadę odpowiedzialności zbiorowej wobec ludności, którą uznano jako bazę społeczną podziemia ukraińskiego. Już pomijam fakt, czy słusznie, czy niesłusznie. W niektórych przypadkach niesłusznie, w niektórych słusznie. W przypadku podziemia nacjonalistycznego NSZ ideologia odgrywała tyle istotną rolę, że dla Ukraińców nie było miejsca i decyzja, która stała za podjęciem kroków, które doprowadziły do akcji Wierzchowin, miała na celu usunięcie Ukraińców z terenów ziem polskich. Nie było dla nich miejsca. Tak jak wspomniałem, dokumenty SEN-u, Wierzchowiny zapłaciły najwyższą cenę za to, że mieszkańcy Wierzchowin nie chcieli tej Polski opuścić. Obywatele polscy narodowości ukraińskiej. Więc widzę tutaj wyraźną różnicę właśnie w tej kwestii ideologicznej. Oczywiście na to nakładały się również niechęci do Ukraińców, które były w mniejszym lub większym stopniu podyktowane doświadczeniami II wojny światowej, okupacji niemieckiej czy współpracy części ludności ukraińskiej z okupantem niemieckim. Ale warto może dodać, że w przeciwieństwie do Armii Krajowej czy Batalionów Chłopskich, Narodowe Siły Zbrojne, dość silne na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej, nigdy nie wystąpiły w obronie polskiej ludności na ziemi chrubieszowskiej, która była atakowana przez Ukraińską Powstańczą Armię wiosną 1944 roku. W tym czasie, kiedy BHJK, a przede wszystkim Armia Krajowa, broniła ludność polską i walczyła z UPA pod Chrubieszowem, pod Tomaszowem Lubelskim, pod Lubaczowem, Narodowe Siły Zbrojne zajęte były walką frakcyjną z Armią Ludową w Kraśnickiem i Janowskiem, a następnie w dużej części wycofały się za Wisłę, dołączając do Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Ci, którzy nie zdążyli, zasili zgrupowanie Szarego w 1945 roku, jak chociażby Sochu czy Jacek, i następnie brali udział w akcjach rabunkowych, napadach, którym ofiarą były pojedyncze bądź osoby narodowości ukraińskiej, bądź grupy osób narodowości ukraińskiej, wreszcie w masowej zbrodni Wierzchowina. Dlatego uważam czynnik ideologiczny jako jeden z kluczowych, może nie jedyny i nie najważniejszy, ale jeden z kluczowych. Czy jeszcze są jakieś pytania? Tak szybko spojrzę. Znaczy pytań nie ma, ale tutaj prosiłbym już o dyscyplinę czasową, może jeszcze pozostali dyskutanci by chcieli jeszcze skomentować. Pan profesor Hałagida, jakieś krótkie podsumowanie? Okej, okay. Pan profesor Mazur? To jeśli mogę, to tak bardzo krótko, ale znowu polemicznie, bo ja uważam, że historia to jest polemika, że historia to jest dyskusja, a nie poklepywanie się po plecach. Trudno się zgodzić z zdaniem, które padło tutaj zarówno z ust profesora Hałagidy, jak i doktora Zajączkowskiego o tym, że ten wątek Wierzchowin nie ma tego aspektu wołyńskiego. W
fakt, że NSZ morduje ludzi, którzy Polaków, którzy przyszli z Wołynia w celach i robi to w celach wyłącznie ograbienia ich, w żaden sposób nie neguje, że w innym miejscu nieco inna, albo nawet ta sama grupa ludzi może wykorzystywać ten czynnik zemsty za Wołyń po to, żeby zracjonalizować samemu sobie po pierwsze, a po drugie również otoczeniu swoje działanie. Czyli to w żaden sposób się nie wyklucza. Pamiętajmy o tym, że myślenie potoczne nie jest myśleniem logicznym. I raz można się odwołać do jednych argumentów, innym razem do innych. Ja w ogóle nie wykluczam tego, że oni, ten oddział, który brał udział w pacyfikacji Wierzchowin i Pazderski, mogli mieć w swoich głowach chęć zemszczenia się za Wołyń, choć wcześniej robili nieco inne rzeczy. Dziękuję. Można ad vocem? Proszę. Okej, zgadzam się. Natomiast ja mam wrażenie troszeczkę, że kwestia zbrodni wołyńskiej jest, ona w tej chwili właśnie po latach jest troszeczkę mam dopisywana, bo na przykład gdy się śledzi dokumenty z ówczesnych, z tamtych lat, to ten wątek się tam akurat nie pojawia. Ja teraz przygotowałem taki tekst od ukraińskich ofiarach w powiecie przemyskim w pierwszym roku 45 roku, on się ukaże chyba w najbliższych dziejach najnowszych. I przeanalizowałem wszystkie dostępne przynajmniej materiały BMO z powiatu przemyskiego i później i materiały sądowe, które się okazały bardzo, bardzo ciekawe. I wyszło mi, że na przykład w pierwszym półroczu od stycznia do czerwca 45 roku na terenie powiatu przemyskiego zginęło ponad 800 Ukraińców i ponad 200 Polaków w analogicznym okresie i wątek Wołynia, czy nawet Galicji, z której byłoby nawet tam przecież bliżej, prawda, z terenu Przemyśl Rzeszowszczyzny, nie wiem, do okolic Lwowa. Ten wątek w ogóle się tam jako taki w ogóle gdzieś tam, ani razu z tego co pamiętam, ani w dokumentach śledczych, ani w milicyjnych, on gdzieś się tam nie pojawiał. Natomiast on się gdzieś tam właśnie pojawia dopiero dzisiaj, gdy o tym rozmawiamy. Natomiast wtedy bardziej był eksponowany, to jest pytanie oczywiście, czy to było na przykład celowe robione, czy na przykład w czasie procesów sądowych ten wątek, no właśnie, tu jest pojawia się krytyka źródeł, prawda? Czy na przykład celowo nie eksponowano tego wątku rabunkowego, bo on się dosyć często właśnie gdzieś tam w tych dokumentach pojawia. Więc tutaj ja się osobiście zrozumiem i zgadzam się, że na pewno gdzieś ten wątek zbrodni wołyńskiej mógł się pojawiać, szczególnie wśród tych osób, partyzantów, którzy przybyli z Wołynia. Natomiast z drugiej strony obawiam się, że to nie jest. Obawiam się takiej sytuacji, żeby Wołyń wszystkiego nie tłumaczył. O tak. Tak jest lepiej z mojej strony. Czy ja też mogę słowo? Proszę. Oczywiście wątek konfliktu polsko-ukraińskiego, może nie do końca Wołynia, w przypadku jednego z oficerów Komendy Ziem Wschodnich, szefa sztabu Rubskiego, Kacpra, który wydał rozkaz do marszu na teren powiatu chrubieszowskiego w maju 1945 roku, ma związek, co wynika z akt procesu wierzchowińskiego i jego zeznań. Pytanie, no to jest krytyka źródeł, znowu drugie pytanie. Miał w jakimś sensie związek z jego doświadczeniem bezpośrednim. Nie mówimy tu o szarym, tylko mówimy o wyższej randze oficerze z Komendy Okręgu i Komendy Ziem Wschodnich. Z doświadczeniami z Ukraińcami właśnie w lutym, marcu 1944 roku, kiedy następowało nasilenie konfliktu polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie. On mieszkał wówczas pod Chrubieszowem i z powodu zagrożenia swojego życia został ostrzeżony i musiał uciekać do Chełma. I w jakimś tam momencie zeznań, w którymś tam momencie w czasie procesu wierzchowińskiego o tym mówi, że był konflikt, ale podkreśla, że w tych walkach z Ukraińcami brał udział niejaki Basej Ryś z batalionów chłopskich, ale on też musiał uciekać spod Chrubieszowa, bo Ukraińcy prawdopodobnie chcieli go zabić. To jest tak na marginesie. Oczywiście z drugiej strony mam wrażenie, że po dokonaniu zbrodni
Te wszystkie pisma oficjalne, czy prasy NZ-owskiej pojawiają się pod koniec czerwca, więc już po burzy medialnej wywołanej przez prasę komunistyczną między 8 a bodajże 15 czerwca 1945 roku w prasie lokalnej w Sztandarze Ludu i nawet chyba w Głosie Ludu, tego dokładnie nie pamiętam, gdzie odpowiednią narrację obudowano wokół zbrodni wierzchowińskiej. Odpowiedź w prasie NZ-owskiej z końca czerwca, czy w czerwcu, czy w prasie senowskiej z tego samego okresu, mam wrażenie, podejmuje wątek Wołyński, żeby w jakiś sposób, to jest moje przypuszczenie, moja hipoteza, w jakiś sposób racjonalizować i tłumaczyć, że dokonaliśmy takiej zbrodni i że może być więcej, aczkolwiek tłumaczymy, że to nie są zbrodnie takiego formatu, jakich wcześniej dokonywali Ukraińcy. Ale podkreślam, co jest istotne w tej całej narracji. Narodowe siły zbrojne ani w 43 na Wołyniu, ani w 44 w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie nie brały udziału w walkach przeciwko ukraińskiej powstańczej armii i w obronie ludności polskiej, bo były czym innym wtedy zajęte, albo nie istniały ich struktury tam na Wołyniu. A w 45 roku też nie brały udziału w walkach z UPA, ale pod hasłem walki z UPA i pod hasłem odwetu za Wołyń dokonywały napadów na enklawy ukraińskie na terenach najbardziej na zachód wysuniętych osadnictwa ukraińskiego, otoczonych wsiami polskimi, bo było łatwiej, bo było, można było ten mord wykorzystać również propagandowo, że proszę bardzo, walczymy przeciwko Ukraińcom, a Ukraińcy nie dość, że są nacjonalistami ukraińskimi, to jeszcze współpracują z władzą ludową, więc mamy wspólny mianownik i banderowcy, i komuniści, i te wierzchowiny. Ja jeszcze zwracałem uwagę w swojej pracy, że zbrodnia wierzchowińska ma szerszy kontekst. Ona się wpisuje w podobne wydarzenia nieco wcześniejsze na terenie Rzeszowszczyzny, w działalność NOW, NZW, między innymi partyzantki Wołyniaka i Piskorowice, ale również w późniejszą zbrodnię na Białorusinach prawosławnych, w Zaleszanach. I mechanizm Wierzchowin i Zaleszan, ale także Piskorowic jest podobny. Atakujemy, częściowo zabijamy i zastraszamy ludność, która nie chce wynieść się z Polski. To dotyczy Piskorowic. Tam też byli przesiedleńcy, znaczy tam były osoby, które miały zamiar, nie wszystkie, ale część miała zamiar wyjechać na Ukrainę sowiecką, a mimo to ich zabito. Tu w Wierzchowinach część już wyjechała na Ukrainę sowiecką pod koniec 1944 roku, ale duża część nie chciała, więc trzeba było ich zachęcić, w cudzysłów, do wyjazdu. W Zaleszanach mamy to samo. Dokonano napadu na wieś białoruską, a potem rozkolportowano ulotki mówiące o tym, że wasze miejsce jest za Bugiem. To jest wspólny mianownik. Jan Morawiec Remisz, szef PAS-u Komendy Głównej NZW, miał związek zarówno ze zbrodnią w Wierzchowinach, jak również miał związek z Burym. Nie mam pewności, czy partycypował w jakiejkolwiek procesie decyzyjnym dotyczącym zbrodni Burego, ale wiem, że latem 1945 roku miał związek z Burem. Latem 1945 roku zapada decyzja o przeprowadzeniu wystąpień antybiałoruskich na Białostoczyźnie. Akcja miała zostać przeprowadzona we wrześniu. Nie została z jakiegoś powodu przeprowadzona. Wrócono do niej w styczniu, lutym 1946 roku. To tyle tytułem uzupełnienia. Dziękuję. Czy pan profesor Piłsudski jeszcze chciałby coś dodać w tej rundzie kończącej? Jedna kwestia tutaj polemiki z profesorem Hałagidą, bardzo krótko. Dwa fakty, które wskazują jednak o związkach zbrodni wołyńsko-galicyjskiej z tym. Pierwsze to to, że w części przynajmniej uczestniczyli, jak w oddział wspomnianego już Józefa Wisa, Wacława, uczestniczyli siły zgrupowania Warta, okręgu lwowskiego, a więc przybyli ze wschodu. A drugie, że akurat tak się składa, że też po prostu trzeba zwrócić na to uwagę, że z pasa przygranicznego wzdłuż Sanu przesiedlono ludzi właśnie na Wołyń. Oni tam stamtąd z tego Wołynia uciekali. Na przykład, jak pokazał to w swoich badaniach dr Bereza, ci z Bartkówki nad Sanem byli na Wołyniu, uciekli, wrócili, a potem uczestniczyli w akcji na Pawła Komę. Ci, którzy byli wcześniej na Wołyniu. Także ten związek jest, bo oni widzieli, co się działo na Wołyniu bezpośrednio. To nie były tylko pogłoski, plotki czy jakieś przekazy. Natomiast dwie inne kwestie już tak zasugeruję. Jedna, na którą profesor dr Zajączkowski zwrócił uwagę, że wydaje mi się, że w tym świetle, na tym krótkim wycinkowym odcinku widzimy ułomność możliwości ustalenia czegokolwiek przez nawet niezawisłe sądy, ustalenia prawdy historycznej tak zwanej. Ustalenia, czyli decydowania o historii przy pomocy sądów.
bo prawnicy, sędziowie nie są historykami, w związku z tym muszą powołać ekspertów bądź i to zależy od jakich ekspertów powołają, to zależy wynik i w związku z tym są takie różne orzecznictwo, mimo dwuinstancyjności, więc mimo wszystkich rudymentarnych, zachowania wszystkich rudymentarnych zasad. Także to jest smutne. Drugie, na co zwracam uwagę już tak, tytuł tej książki przeciwko Pax Sovietica. I co tutaj widzimy? Otóż zgrupowanie kilkuset partyzantów, które z potężną wówczas siłą, niewiele było tak dużych zgrupowań partyzantów, stworzone ad hoc po co? Żeby zaatakować w ramach walki z tym Pax Sovietica, żeby na przykład logiką byłoby, żeby zaatakował jakiś powiatowy urząd bezpieczeństwa publicznego, na co mieli wystarczające siły, dziesięciokrotną przewagę. Albo jakiś garnizon NKWD. Nie, oni atakują cywili ukraińskich, po prostu mordują cywili ukraińskich wierzchowinach. I tylko po to, zresztą to jest przyszedł tak duży oddział partyzantki, któremu trudno się ukryć i który dlatego prawdopodobnie no, został zniszczony. Także to taka absurdalność właśnie tej legendy żołnierzy wyklętych walczących, że tutaj przykład z komunistami, tak? W jakiś sposób dość absurdalny. Dziękuję panu profesorowi. Na tym już chyba zakończymy, bo już proszę państwa, nasz czas się kończy. Widzę, że tę dyskusję jeszcze zapewne moglibyśmy długo toczyć i panowie na pewno by jeszcze nie wyczerpali ani swojej wiedzy, ani pytań, wątpliwości, jakie się pojawiają z tymi wydarzeniami, więc pozwolą panowie, że już tym razem, że powiem, podsumowanie ode mnie, że bardzo dziękuję szczególnie autorowi za książkę, panom profesorom za komentarze, za podtrzymywanie tej dyskusji i dodawanie kolejnych ciekawych wątków. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Zapraszam wszystkich na kolejne spotkania, na śledzenie profilu Instytutu. Tam na pewno będą kolejne informacje o inicjatywach laboratorium. Tymczasem jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Życzę miłego dnia. Do widzenia. Ja bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie, za wszelkie uwagi, pytania i przepraszam z góry, że nie zdążyłem na wszystkie odpowiedzieć, bo po prostu zabrakło czasu, ale jeżeli są pytania do mnie, to zawsze można kierować na adres instytutu m.zajączkowski@isppan.waw.pl i wtedy postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to spotkanie i za wszelkie pytania i uwagi. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję. Dziękuję.